Dzień dobry, mam na imię Ania i witam się z Wami w kolejnym odcinku Sielanki Anny. Celem tej rozgrywki jest przegranie sobie po prostu i ogarnięcie dodatku Wiejska Sielanka, a co za tym idzie, odwiedzenie wszystkich jarmarków dostępnych, zdobycie wstążek oraz aspiracji tej wiejsko-opiekunka. No, fabularnie żyjemy sobie z naszą rodzinką i ogarniamy po prostu życie rodzinne, czyli dwoje dorosłych, dwoje tutaj bliźniaków, kot i pies. Niestety zła wiadomość jest taka, że przed momentem był tutaj u nas Mroczny i zabrał ze sobą naszą kurkę Anastazję. Bardzo przykro z tego powodu mi się zrobiło. No a jeżeli chodzi o rodzinkę, to my się szykujemy do wstania. Minęła właśnie godzina czwarta. I przydałoby się wszystkich nakarmić i jakoś to właśnie już aby leciało. Patrzymy, co my tu mamy. Tak, każdy jest głodny, chodź coś zrób. Czy wam się też dalej zacina ta lodówka tak strasznie, bo mi okropnie. Lodówka jest najgorsza. Po prostu dostać się do niej to jest jakaś masakra. No o, i to tak trwa. Ja bym chciała śniadanie. Poproszę śniadanie. Dlaczego nie? No dobrze, to w ten sposób zrobimy. Co my tu zrobimy na śniadanie dziś? No, lodówko, otwórz się. Prawie jak sezamie, otwórz się. Śniadanie. Fajne było to ciasto. Takie śmieszne. O, może jajka na toście? Przygotujemy od razu więcej. To będzie dobra myśl. Wstawaj, Anka, robisz jajka na toście. Będziemy jeść. Teraz tak, dzieci. A no tak, dzieci smutne, bo tutaj piesek. A właśnie, a ty chyba chciałeś... Aha, robisz w pieluchę. Za późno, niestety. No okej. Okay. A ty gdzie idziesz? Do taty. Dobrze, ty sama schodzisz. Mam nadzieję, że już umiesz schodzić ze schodów. Tato, obudź się, dziecko do ciebie idzie. Już, budzimy się. Chodź, no chodź już. Już tato wstaje, już tato cię bierze, już. Ty też jesteś smutny. Czekaj, stój, nie uciekaj, już cię bierze tato, no. Pociesz w sprawie zaginionego zwierzaka, proszę. Tak, pociesz w sprawie zaginionego zwierzaka, proszę, już pocieszamy. Pocieszaj, bo zwierzak zaginął. Ej, zwierzak wrócił! Pies, pestka wróciła! Chodź! Kojące przytulenie! Pogłaszcz! No, ojej, pestka chyba by chciała się z kimś spotkać w sprawie małych szczeniaczków. A tato posprząta kuwetę. Ty też już wstałeś? Super. Dobrze, a powiedz mi, jak tobie tam z tym śniadaniem? O, robisz ślicznie. Bardzo się cieszymy, pięknie robisz śniadanie. Czy moje dzieci potrafią zejść ze schodów, żeby sobie śniadanie zjeść na dole ze wszystkimi? Głód, wiem. Czy ty umiesz zrobić, podejść tutaj? Tato w ogóle cię już pocieszył. Matko, może im wykasować tę interakcję, bo oni się chyba znowu zablokowali. Ja już nie ogarniam tych simów. No, przytulaj psa, przytulaj. Możesz przytulić tego psa? Simy, nie blokujcie mi się. Znowu będę je musiała resetować.
No nie, no. Czy ty przytuliłaś psa? Dobrze, przytulasz psa. Dobrze, a powiedz mi, czy ty będziesz umiał podejść tutaj? Czy ty umiesz schodzić ze schodów? Czy ty zrobiłaś już te tosty z serem, czy z jajkiem, czy z czymś tam? Czy jajko na toście, czy na serze, czy cokolwiek? Aha, okej. Okay. Będziemy jedli takie z podłogi. Dobra, 5 sekund nie leżało, czy tam ileś, to się ten, to się liczy. No przecież ty miałeś wysoko gotowanie. W czym problem? No i tu już widzę, sobie wzięłaś. Tu przeniesiemy. Przeniesiemy tu. Na stół przeniesiemy. Nikt nie widział, że stało na podłodze. O, widzę, że dziecko umie. Któreś. Weź porcję. Weź porcję. I weź porcję. Nie wiem, pani służba to się chyba sama żywi, nie? Dobrze, czy któreś moje dziecko nie umie zejść? Ty nie umiesz zejść? Dobra, to ty chodź, weź małą. Podnieś. Idź po dziecko. I potem podejdź tutaj. No idź po to dziecko, człowieku, bo ja nie wiem, czy to ta ma umie schodzić. Widzę, że nie umie. Jeszcze jest smutna, bo jest brudna. Wiecie co, ja po prostu... Tak to jest. Dwa bliźniaki, dwa zwierzęta, dwa ludzie i potem... I ja nie ogarniam. Idziesz po to swoje dziecko w końcu? Idziesz. Świetnie. Dobra, mały będzie jadł. Nareszcie będzie szczęśliwy. Gdzie są wszyscy? Przecież są wszyscy. Powiedz mi, jak ty... O, ty super z potrzebami. Ty towarzystwa. Dobra, to jak mały zje... Dobrze, na razie możesz go oglądać. O, i teraz mała już sobie może zjeść. Weź porcję, a ty sobie możesz... Porcja tostów, zjedz to. Małą trzeba będzie wykąpać. Ty chodź, będziesz go uczyła czegoś. Więcej opcji, przyjazne. Fiszki. Ucz podstawowych potrzeb. A gdzie on idzie? A talerz odnieść, dobrze. Ty już możesz go uczyć, tak? Dobrze. Chyba mu się to nie podoba. Ty jak zjesz, będziesz kąpał dziecko. Mamy tu wannę, mamy, nie będziemy musieli chodzić na górę. Mała też zajadaj, będziesz wykąpana i wreszcie będziesz szczęśliwa, bo u ciebie teraz jest najgorzej już z higieną, więc przez to jesteś smutna. Także super. Ogarniamy potrzeby. Jak ogarniecie potrzeby dzieci, to będziecie musieli iść ogarnąć potrzeby zwierząt i ogrodu. No jedz, jedz. Czemu ty tu stoisz znowu zablokowana, matko? Czy wyjecie? Tak, mama uczy fiszek. Joj. Jak słodko. Tak. Tak. Ty chcesz oglądać książkę, grać w grę na tablecie i gaworzyć. Nie mamy tabletu dla ciebie. Nie, mamy na górze tablet. Możesz potem pogaworzyć do mamy. Czy ty zjadłeś te swoje tosty? Czy będziesz tak siedział po prostu nad nimi? Ja chciałam, żebyś dziecko wykąpał. Wykąp Urszula. No, no ogarnij się, człowieku, bo dziecko ci śmierdzi. Ojej, jaki bunt. On już nie chce. On już nie chce.
Ale ty umiesz chodzić po schodach, to ty będziesz sobie mógł grać w grę na tablecie. A czy ty nie masz czasem tabletów w wyposażeniu? Nie. Czasem gdzie jest gruby, drugi tablet. Ale ty ograj w grę Simowe kształty, proszę. Czy ty będziesz kąpał to dziecko? Będziesz, dobrze. A ty, widzę, idziesz się czymś pozajmować. Czy tylko idziesz mówić do... Chodź się ty pozajmuj kurami. Zbierz jajka. Pomóż w wykluciu. Rozrzuć karmę. Jeszcze raz rozrzuć karmę. I posprzątaj kurnik. Miałeś myć swoje dziecko. Umyłeś je? Połóż ją. Aha, ty ją kąpiesz. Ja chyba zwolnię tą służbę, bo ona zamiast nam pomagać, to ona nam przeszkadza. Teraz mam już wszystko zablokowane. Niepotrzebnie to wykasowałam, bo nie wiedziałam, że ona ją idzie kąpać. Niech któryś z was ją w końcu wykąpie. Boże. Czy ty grasz w grę na tablecie? Grasz. Uczysz się kształtów. Dobrze. No i co? Czy któryś z was wykąpie w końcu to biedne, brudne dziecko? Dobra, tu przynajmniej jest ok. Zebrałaś te jajka? Dobra, zebrałaś. Normalne. Z tego co widzę, jest jedna do wyklucia. Dobra, to już tu położymy. O, wykluła się kurka, super. A tu jest jakaś mała kura, która jest nie nazwana. To ją nazwiemy. Kaczeniec, dobrze, może być kaczeniec. Aha, tu jest druga kura, kaczeniec. No trudno. Dobrze. A jak tam z kąpielą? Matko, dziecko jest wreszcie kąpane. Jaka ja jestem szczęśliwa, że to dziecko jest wreszcie kąpane. To po wykąpaniu, słuchaj, będziesz sobie grała w to, żeby się poruszania nauczyć. A ty, mój drogi, czego ty byś chciał? Dobrze. To ty, mój drogi, się wysiusiasz, jeżeli ci pozwolą. Jeżeli ci nie pozwolą, to nie wiem. Ty, pani służba, byś zebrała talerze, które zalegają wszędzie, bo my naprawdę nie mamy czasu. Tobie zrobimy pielęgnuj ogród. Sprzedaj wszystko. Nie wiem, sprzedaj wszystkie rośliny użytkowe. Sprzedaj wszystkie rośliny użytkowe. Może nie. Jeszcze sprawdzę, czy jakiś jarmark mamy w okolicy, znaczy w pobliżu. Wieczór talentów, festiwal śniegu, jarmark. Konkurs ogrodniczy. Czy, ale na te zwykłe rośliny. Konkurs ciast. Dobra, to nie będziesz sprzedawał wszystko, tylko zbierzemy wszystko. Zbierz cały plon. I tutaj rośliny użytkowe wszystkie można sprzedać, bo na razie ich nie potrzebujemy. Dobrze. Widzę, że nie dali ci się wysikać. Trudno. Powiedz mi, moja droga, co ty idziesz robić z tym dzieckiem? Rozmawiać, dobrze. No on sobie spokojnie gra. Ja bym te jajka włożyła do lodówki, bo nam się znowu... Znowu nam się coś z nimi stanie. To i tak dobrze, że teraz nie mamy krów i lamy, bo mi się chyba nie ogarnęła w ogóle z niczym. Kompletnie z niczym. Gdzie te jajka? Proszę bardzo. A tutaj mężowi daj to.
O, jeszcze mamy jakieś przysmaki, możemy dawać. Dobrze. Ty jesteś u dziecka. Chodźcie przy okazji wysiusiasz. Proszę, wysiusiaj się najpierw. A ty mała? Ty tu. A co to się jest zepsute znowu, Matko Boska? Czy ty zebrałaś te talerze, posprzątałaś i w ogóle? Dobrze, jak się wysiusiasz, to odłóż. Odłóż to. Jak tam u ciebie z tymi wszystkimi roślinami? Ale fajna dynia nam wyrosła. O matko, to jeszcze trzeba ewoluować. Też by można było coś takiego. Znaczy, ja wiem, że na to jest mod, no ale wiecie, że ja mody takie to nie za bardzo. O, ale wiem, że jest taki mod, który pozwala ewoluować wszystko jednym kliknięciem, nie? No ale cóż, damy sobie jakoś radę. Co tu nam się jeszcze błyszczy? Nigdy nie widzę, co tu nam się błyszczy do ewoluowania. No właśnie, trzeba było jeszcze podlać teren, nie? O, to możesz nawieść. Proszę, bo masz akurat nawóz od żony. Dobrze. Tobie się nudzi. Proszę bardzo, pogłaskać kota. Proszę, pogłaskać kota. O, Krzysiu, mamy nowy poziom. Jak ty pogłaskasz kota, to choć tutaj sobie będziesz ćwiczyć. Wykonaj sekwencję jogi skupiania umysłu. Proszę bardzo. A ty, chodź zobacz, czy nie potrzeba coś twojej krówce. O, można ewoluować. Czymś ją można nawieść? Można nawieść główką czosnku na przykład, nie? Co my tu mamy? Wychodowy krowokwiat. Ona musi ten, ona musi dorosnąć i osiągnie 10. poziom. I to be... No świetnie, Lis, super. Tylko ciebie nam brakowało. Tęskniliśmy za tobą. Mała kura nazwij Nuggets. Dobra, na razie niech będzie Nuggets. Najwyżej zmienimy, gdy będziemy wiedzieli, w jakim będzie kolorze. Dobrze, co robią nasze dzieci? Czy nasze dziecko ogarnęło chodzenie i czy będzie mogło iść spać samo? Aha, fajnie, kot wszedł, będzie jadł z talerza, świetnie. O, dobrze, ty już zrobiłeś sobie ten poziom, ok. A ponieważ chce ci się spać, to chodź się, mój drogi, trochę prześpij. Ty chodź, napełnij wszystkie miski na karmę. Ja się zastanawiam nad tobą, czy ty będziesz mogła sama już wejść na górę, bo bym chciała, żeby tak się stało. No i słuchajcie, zobaczcie, tak się obrobiliśmy ze wszystkim, że mamy nawet czas na jogę. Dzisiaj jest ten jarmark, może oni by się na niego przejechali, tylko ty byś musiał dać żonie jakieś fajnej jakości też rzeczy. O, begonia, proszę, wyjątkowa. A ty byś musiała upiec ciasto. Choć przeleć się, jak skończysz tą sekwencję, to będziemy robić ciasto. Jakieś takie, żeby nam zaliczyli, nie? Gotuj. Otwórz się, lodówko. Co oni by nam zaliczyli? Ja nie wiem, czy to niesłodzone ciasto, nie wiem, czy to nam zaliczą. Tort hamburgerowy na pewno nie. Białe ciasto, ciasto czekoladowe, to na pewno nie, bo tego nie zaliczają. Ciasto świąteczne. Wiem, że te ciasta, te takie inne właśnie są zaliczane, nie?
Nie, nie to, co ja myślę. O, placek z jagodami. Dobrze, moja droga, upieczesz placek z jagodami. Ej, a dlaczego tutaj ci się nie... O, dobra, jest. Dobrze, ty idź spać. Czy ty sama dasz radę iść spać? Czy ty sama wejdziesz po schodach? Mnie to... Bardzo mnie to interesuje. Czy ty wreszcie sama wejdziesz po schodach? Pokaż, czy umiesz. No, na pewno dasz radę, dasz. Dasz radę, dasz. Dasz radę, jak jestem dzielnym dzieckiem, tak. Dobrze, a ty, moja droga, chodź. Chodź, będziesz robiła ciasto. Dobrze, tobie brakuje zabawy, ale widzę, że coś, czymś się tam zająłeś. Nie. Chodź sobie pogłaskasz. No. Kot, nie ruszaj się. Kot, nie ruszaj się. No, kot. Przytul. Pogłaszcz. Mała Niunia sama się położy spać, licznie, no. Dobra, ty robisz ciasto. Chciałam, żeby ci wyszło dobrze. Bo chciałabym, żebyście na jarmark pojechali, o której on jest. Czy on już chyba rozpoczął, nie? Aha, od 15:30 do... No to jest już. No, rób, rób, bo żebyśmy się nie spóźnili. Rób. Dawaj, dawaj, rób to ciasto, no. No bo nam się jarmark skończy, dawaj. No, dawaj z tym ciastem. Nie, bo my będziemy na jarmark szli. To nie będziemy do twojego domu. Nie, nie, nie. Możesz dać przysmak. Możesz przytulić, o, możesz wyszczotkować, jak nam się pokaże zaraz ta interakcja. No, proszę, wyszczotkuj. No, jak z tym ciastem stoisz? Wiem, że cię chce spać, ale musimy pojechać na jarmark i wygrywać wstążki, bo przecież. No, nie popisuj się, nie popisuj się, tylko rób to ciasto. No, bo się nie wyrobimy. A ja chcę wygrywać wstążki. Tak, widzę tutaj pod tym panelem nagrywania, że mam problem z jakąś kurą, że już jest w podeszłym wieku i bardzo mi przykro z tego powodu. Kończysz to ciasto, kobieto? Kończysz? No. No nareszcie. Będziemy teraz piekli, dobrze. Fajny ma ten sweterek, bardzo go lubię. No, pieczemy, pieczemy. No, dawaj, dawaj, dawaj. Matko, jak to trwa powoli wszystko. No. Czemu to wszystko tak się zacina? Jejku. No nie, no przecież to jest niemożliwe, żeby to wszystko tak długo trwało, naprawdę. Dobra, połóż. Połóż. Gdzie ty to niesiesz? To jajka tu nie mogłaś zanieść, ale z tym musisz iść tutaj, tak? Wspaniała, dobrze. Gdzie to było? Pokaż ulotkę z jarmarku, tak? Podróżuj na jarmark z mężem.
No, podróżuj. Jak nie zdążymy wygrać wstążek na tym jarmarku, w ogóle jak nie dostaniemy wreszcie za coś pierwszego miejsca, to ja się chyba załamię. Ciągle tylko uczestnik, uczestnik i uczestnik. A mamy wspaniałe ciasto przecież. Upiekliśmy wspaniałe ciasto z jagodami. Jak nam nie zaliczą naszego wspaniałego ciasta z jagodami, to naprawdę będzie mi bardzo, bardzo przykro. Oraz naszej wspaniałej, wyjątkowej begonii, którą co prawda wyhodował nasz mąż, ale okej. To nieważne. Idzie na nasze wspólne konto. No, chodź, chodź, żebyś zdążyła wziąć udział w konkursie, no. Dobrze, jesteśmy, tak? Jesteśmy, szybciutko, szybciutko. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Przekaż zgłoszenie. No, dawaj placek z jagodami. Super. Potem tu przekaż zgłoszenie. Weźmiemy tą begonię, jak się da. Aha, świetnie, ktoś nas tutaj, no, ktoś nam tutaj papryka. Aha, bo to nie może być. To co ty masz? Ty masz koczosnek? A nie, może być begonia. Dobra. Wyjątkowa begonia, dobrze. I chodź ty teraz sobie, przekaż zgłoszenie. Tak, lubisz taniec, ale chodź przekaż zgłoszenie, bo nas znowu ktoś ubiegnie, a ja bym chciała, żebyś ty przekazał zgłoszenie, no. No, jakaś ładna pani. No, pogadaj sobie. Co my przekażemy? Zobaczcie. Jaki jest ten owoc plazmowy? O, może być owoc plazmowy, proszę bardzo. No i czekamy. No i czekamy, słuchajcie, na werdykt. Dobrze, nasz owoc plazmowy jest wspaniały. Nasza begonia jest... No dobrze, to się umyjesz w domu. Nasza begonia jest wspaniała. Ta papryka jest normalna, ta nie nasza. Nasz placek z jagodami jest wspaniały, a czyjś placek z malinami jest normalny. A czyjś placek bez... Wow, normalny. Bez sensu skoro kwiatu. Czy wy widzicie? Nie widziałam, że coś takiego w ogóle można upiec. Wow. No tu jestem pod wrażeniem faktycznie. Emilia Mucha. Proszę, przyjazne powitanie. Przyjazne powitanie. Pochwal zgłoszenie konkursowe. Pochwal zgłoszenie konkursowe. O, pani burmistrz idzie, chyba będzie oceniać. O, ocenia, ocenia. Matka, jak ty śmierdzisz. Ocenia owoc plazmowy naszego męża. Ale ty śmierdzisz, ja nie wiem, czy ty dobre wrażenie. Wiesz co, chodź, niech ona sobie tu ocenia, a ty chodź tutaj na górę, tak, na górę i chodź, umyj ręce, może od mycia rąk przestaniesz trochę śmierdzieć, miejmy nadzieję. Co robi twój mąż? Jest głodny. Cóż, żyćko. Chodź się zapoznać z tymi paniami też, nie wiem. Pochwal zgłoszenie konkursowe. I pochwal zgłoszenie konkursowe. No patrzcie, trzy rzeczy tylko. Nasze są wyjątkowe. Jak zwykle wygra normalna papryka. Ja po prostu... Uważam, że ten konkurs jest niesprawiedliwy. Tak uważam. Mówcie, co chcecie. Dobra, zrobimy sobie jakiś ten... Jakiś widok do zdjęcia na
na miniaturę. O. Tak, super. Ja bym chciała już, żeby... Ja bym chciała wygrać. Wygrać bym chciała. O, ty sobie tutaj tańcujesz z panią burmistrz i z jakimiś nowow. Ale pani burmistrz jak wywija, to widzicie, jak pani burmistrz wywija? Ja. No nie mogę. To ona to dopiero wywija. Czy ty umyłaś już ręce 50 razy, żeby... Teraz chcesz spać. No wrócisz do domu, będziesz spać. Nic ci nie poradzę. Tu się nawet kawy nie można chyba napić, nie? Co tu się można napić? Kawę? Nie. Drinka. No drinka to nie chcemy. Chcemy kawę. Dlaczego tu nie ma kawy? Proszę mi powiedzieć, kto wygrał. Szybciutko proszę mi powiedzieć, kto wygrał. Trzy ciasta nasze najlepsze i normalnie jakieś szachermacher tu się odbywa. Natychmiast proszę mi powiedzieć, kto wygrał. Kiedy te wyniki? Proszę mi powiedzieć, kiedy te wyniki? Już? Chcę wygrać. Proszę tutaj się... Ty to w ogóle jesteś jakiś inny? Pani burmistrz, proszę się nie zajmować tutaj tańczeniem, tylko ogłosić wyniki konkursu. No ale już. Tutaj tej laski też nie podrywaj. Fajno ma żonę, nie podrywaj cudzych lasek. Ale ten pan ma fryzurkę. Ty burmistrzowa, ty się normalnie tu... Proszę już, koniec tańców. Proszę mi tutaj powiedzieć, że przyspieszę trochę. Już, już proszę mi w tej chwili. No i co, no i co? No i co? No i co? Prawda, że nasz owoc plazmowy jest najlepszy, prawda? Prawda, prawda? Wiesz co? Wiesz co? Tak powiedzieć na nasz owoc plazmowy. Tak powiedzieć. Też uważam, że brzydko tańczysz. Nasz najlepszy owoc plazmowy. Taki wspaniały. Dobrze jej pokazałeś. Tak. Jej się nie spodobał nasz owoc plazmowy. Ciekawym, co powie na nasze ciasto. No już, oceniaj, robimy ten. Zakończenie. No, już, raz, raz, raz. Ci zaraz tutaj na nos popadają. Zanim wrócą do domu. No. No dawaj, dawaj. Znowu się zacięłaś. O, dobra, dobra, dobra. Będą wyniki, będą wyniki. Nie no, przecież to jest jakieś... Czekajcie, 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 czekajcie. Jest, jest, jest! Nagroda z jarmarku. Ser, wstążka z konkursu ogrodniczego uczestnik, czyli on dostał za ten owoc plazmowy jako uczestnik. Gratulacje, twoja roślina zajęła pierwsze miejsce. Nareszcie. Nareszcie, czyli ta begonia. Nagroda z jarmarku, granat i wstążka, pierwsze miejsce. Teraz ciasto, ciasto drugie. Ciekawe są, dlaczego drugie. I gulasz dyniowy za to dostałam i wstążkę z konkursu ciast. Mega. Mega, dobra, wracajcie do domu. No nareszcie. No nareszcie, pierwsze miejsce. Ciekawe, czy jej się tam zaliczyło, bo ona tam miała dostać no w tej aspiracji, nie? Miała zdobyć pierwsze miejsce z konkursu. Nareszcie. Tyle konkursów i po prostu wreszcie za begonię. No ale dlaczego on nie dostał za owoc plazmowy? To też jest niesprawiedliwe. I takie ciasto wspaniałe z jagodami i też drugie tylko. Ja się tam nie bawię. No ale okej, dobra.
przynajmniej za begonię jest pierwsza. To przynajmniej coś się udało. Ja ich muszę teraz położyć spać, w ogóle ogarnąć, bo widzę, że oni są... Dobra, co tam u dzieci się dzieje, że im tak źle? Aha, głodne. No ale czekaj, przecież masz jabłuszko, proszę. Jabłko, zjedz to. Ty tak samo, jabłko, zjedz to. Czy ty masz coś, co można tutaj dać dzieciom? Chyba nie. A ty masz coś, co można dać dzieciom do zjedzenia? Gulasz dyniowy mamy. To też tylko jakaś... Wy się wleczecie spać, okej. Dobra, ale dzieci są już najedzone. Znaczy zaspokoiły pierwszy głód. O, tak to powiem. Ale zobaczę, co tutaj mamy w lodówce. Może mamy jakieś coś do wyjęcia. Oprócz śmierdzącego jedzenia. Żeby tym dzieciom dać, nie? Otwórz. Co tutaj mamy w lodóweczce? Co to jest? Pomidor. Ja nie wiem, czy wy możecie jeść pomidora. O, ale macie marchewki. Dostaniesz, no. Dostaniesz marchewki. O, proszę bardzo. Macie jajka na toście, no. No czemu się nie chce włożyć? Poproszę, żeby się włożyło. Dziękuję. I macie chlebek. Poproszę, żeby się włożyło. Dziękuję. Dobra, już was karmimy. Tu chlebek może na razie zostać. I tutaj wyjmiemy. No. Jajka na toście proszę się wyjąć. Dobra, weź porcję, czemu płaczesz? A cię chcą kogo zepsuł? Pieluszkowa wysypka, ojej, swędzi skóra, brudna pieluszka. No może ktoś, nie wiem, czy ty możesz prosić o kąpiel? Kąpiel rodziców chyba tylko. Trudno, moja droga. Przykro mi bardzo, ale musisz się zająć dzieckiem. No idź. Gdzieś wieszałam im w ogóle te wstążki? Mi też jest przykro bardzo, ale musisz wyprzątnąć brudne miski. Żyćko. Chyba, że pani nam wyprzątnie. O. Dobrze, to pani nam wyprzątnie, to ty wtedy napełnisz. No sprzątaj. Gdzieś ja miałam powieszone te wstążki. O, tutaj. No właśnie. I poproszę moją wstążkę za pierwsze miejsce. Proszę bardzo, moja wstążka za pierwsze miejsce. Proszę mi powiesić moją wstążkę. I mam wstążkę jeszcze za drugie miejsce. I czy jej się zaliczyło to gdzieś tutaj? Mamy, wygraj konkurs. Super. To teraz jeszcze trzeba otrzymać dwa prezenty od królików lub ptaków. Dobrze, ja ich, słuchajcie, zostawiam. Będę ich ogarniać już poza nagraniem, bo oni są nieogarnięci bardzo. Udało nam się zrobić nareszcie kawałek aspiracji, ale kosztowało ich to, jak widzicie, mnóstwo energii i wszystkiego. Także ja ich zaraz zacznę ogarniać, a z wami już się żegnam i zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli wam się podobało, i zostawienia komentarza i... ojej, dlaczego ty chcesz uderzać innych? Znaczy, ja też mam czasami ochotę uderzać innych, no ale bez przesady. No w każdym razie zostawcie komentarz. I co? I do zobaczenia, raczej do usłyszenia i do zobaczenia naszych bohaterów za tydzień. Pa, pa!